Dobra! Odpalamy! To tak, ja tylko kończę armor, mój nowy plax i będziemy mogli zrobić ten... Plaga, plaga! A zanim zaczniemy wyprawę, będę musiał ci się czymś pochwalić. No. O kurde, ale mam armor zarąbisty, no, widzisz? Ja też mam. To jest cieplny armor ogólny. Ale dobra, ale do rzeczy. Plaga, zrobiłem kolejny update Pokemonów. Ostatnio była bazooka, teraz jest jeszcze lepiej. Zaraz ci pokażę. Tylko da muszę... się lepiej niż bazooka? Tak, da się. Wezmę tylko odpowiedniego Pokemona, żeby zademonstrować moje nowe umiejętności, panie. Dobra, uwaga, panie Plax, przygotuj się na coś, co z niebo będzie w niebo wzięte. Patrz, na pozór jest to zwykła małpa. Chodź, pójdziemy na jakieś Pokemony. No, na pozór, zwykła, standardowa małpa, co nie? Tak się wydaje, co nie? No zwykły Tanzi, no tutaj, żeby nie kombinować, to tutaj, patrz. A teraz, chodź tu Tanzi, teraz to jest małpa z karabinem maszynowym! Normalnie wali z karabinu. Tak, to jest tak zwana małpa z AK-47. Co ten Tanzi? Widziałeś? Nieźle, nieźle, powiem ci. Przekminione, co nie? To już nie jest zwykła małpa. To małpa z AK-47. To ci sprzedałem jako ciekawostkę. Ale ogólnie dzisiaj nie będziemy brać małpę, bo wezmę mojego bazuko pingwina oczywiście. No. Nie, a weź oba, no co się będzie? Nie, zajmują mi sloty, a muszę trenować mojego kota do bycia najlepszym kotem na serwerze ogólnie. Tak, weźmiemy mojego pingwina. Pingwina. Gdzie lecimy dzisiaj, powiedzmy lepiej. Dzisiaj generalnie plaga, myślę, że w końcu czas najwyższy zawalczyć z jakimś bossem. Dobra, mamy Greentail. Którego chcesz? No, tego Greentaila. No. Greentaila, to dawaj na Natural Bridge, dawaj się wtepniemy, dobra? Ja się tepnąłem chyba nie w to miejsce, ale spoko, spotkamy się. Nie na... A, tu się tepnąć. Dobra, może być tutaj, niech stracę. Tak, dzisiaj zabawimy się z bossami ogólnie rzecz biorąc. Zrobiliśmy sobie trochę paldeków. Jesteśmy mega wyekspieni. No i nie ma tego, nie ma tego we wsi. Dobra, tylko zaczekaj tam na mnie, Plax. Tak, lecę na niego. Nie ma problemu, będzie bitka. No i ciekawe, bo on jest taki naprawdę wysoki level, 17 i to jeszcze boss. 17, więc... tak, więc tutaj nie wiem, czy trochę jakby żarty się skończyły, ale... Dwa bossy są obok siebie, bloody. Gdzie? Jeszcze taki biały, duży się zrespił. Taki dziwny się zrespił. Dobra, chodź. Shiny? O, faktycznie jest shiny, tak biorę go. Shininguje. No, biorę shiningowego. Czy tu jest shiny dziku? A tu shiny jest... dzik. Tak, moje już go biorę. O, fajny. A może ci go ukradnę, co ty na to? Nie, ukradaj mi. No. Miejś ostatniego szajniego, teraz moja kolej. No dobra, niech tym razem przymknę na to oko. Może się uda nawet go złapać. Dobra, ja przygotuję już mojego pingwino. 60%. Pingwino ten, bazookę, żeby zastosować na tego bossa. Chodź, plaga. Bo zaraz będę walczył. Jest i on. Dobra. Dobra, przygotowuj tam wszystko. Dobra, Glindain, dobra. Pingwino bazooka, przyzywam cię! Szukałem szajniego. Chodź, pingwino bazooka! Dobra, ładuję pingwina! Tak? Tak, no to jolo! Chcę złapać tego białego, okej, aleś mu Ej, nic mu się nie stało. Pingwino bazooka nie okazała się nie być najlepszym. Dobra! Dobra. Nie mam wyboru! Pingwino bazooka się okazała całkiem słaba. Kativa go zniszczy, patrz. Patrz, jak go Kativa klepie tam. Dobra! Mój smoczek go załatwi! Wal go na pyrę, mój smoczku! Kativa go ale akcja! Ej, Kativa to go strasznie tu wali na pyrę! Co tu się dzieje? Na patrz, ten go zamroził w ogóle! Ło, chłop nie ma co szans. Tu się dzieje? Ale jest bitka! Dwa Pokemony naraz dzięki temu, że ten pasek zainstalowałem, widzisz? Dwa Pokemony naraz? O, tak, bo ten duszek cały czas ze mną lata i walczy. A to czemu? To jest jakiś specjalny do duszka? Duszek do paska daje to, że duszek z tobą może latać cały czas. O kurde, to ja muszę, to muszę też zainstalować duszka. To będę miał cały czas dwa Pokemony. Tak. Oraz zmiana Pokemona, teraz na tego bossa. No, dobra, ale walka, powiem ci, no. Będziesz go łapał? No, będę chciał. Dobrze. 1200 życia on jeszcze ma. No wiem. Dobra, jeden mój Pokemon mi żyje. Ta, widzę. Miał Czysławie! Atak! Dobra, mój miał Czysław go załatwi. Aż radę. Tak, miał Czysław skopie mu dupsko, ponieważ jest kotem. A wszyscy wie... Patrz, jak mój kot biegnie. Zaraz mu przy fasoli. Malutki. Zaraz mu przy fasoli ogólnie ten Miałczysa. Dobra, Miałczysławie, przestań się wygłupiać. Dawaj go na pyrę bierz.
Bitko! Dobra, miał buzi, dobra, mam pomysł. Idź! No, szykuj się! Dinosomie, atakuj! Patrz, już niewiele zostało. Tak, widzę właśnie. Ile ma procent już? 25% teraz. Nie, to jest sporo. O, nie udało się. Dobra, niech go jeszcze trochę pobijają. Dobra. Ale bitka, ale kurde. Ho, no. Dawaj, Bosie, nie ruszaj się, Bokowi, jak on się ucieka. Dobra, teraz jest 37% już, uwaga. O, to dużo już. O, przeszło dalej, 67%. O, mamy! Jest! No i bossu pokonany. Udało się i accidentiali technologii. A coś warto jeszcze tutaj zainwestować w tej technologii? Właśnie patrzę, co tu jest. Grappling gun? Pal Essence Condenser. A co to jest? Kombinujesz kilka palców słabego poziomu w wyższy poziom tego samego typu. Czyli jakby bierzesz 10 tych samych owieczek i zamienia je w wysoki poziom. O, fajne. W sumie trochę fajne, tylko że zobacz, że to wymaga dwóch technologii, co nie? A my mamy jedną. To wymaga dwóch bossów. Ale fajne. To dawaj drugiego bossa ciśniemy. Ale tego 23 chcesz? No na przykład. Katres, tak? No on jest ten. Możemy musimy tam albo podjechać, albo się tepnąć ogólnie. No dobra, to się tepniemy, to pójdźmy tu do góry. Wiesz? Damy mu radę. Przyciśniemy go na poważnie. Palniesz go z bazuki. Dobra, czyli pamiętaj, co mówisz, że tutaj? Tam na górę. Pamiętaj, że ty masz tego AK-47 jeszcze na tym. Nie, wiem, ale AK-47, szczerze mówiąc, jak patrzyłem, jak ta mapa strzela, to stwierdziłem, wiesz, że nic z tego nie będzie. Na bossie może to zrobi wrażenie duże, nie? Nie, to tutaj mi się wydaje, że mój Mieczysław największą robotę robi. Nie ma co tu nawet gadać, to on totalnie zdominował przeciwnika, tak jak patrzałem. Tak, właśnie to. Ta totalna dominacja była przeciwnika. Ale dobra, tak, ale bossu fajny, no nie ma co mówić, co nie? Jakby te bossy, fajnie będzie te bossy expić ogólnie. Ej, to teraz ja próbuję łapać bossa, okej? Dobra, to teraz ty. Się uda. Chociaż wątpię, że się uda, ale spróbuj. Dobra, udało się dostać tu. I ale... Co tam? Tak się zastanawiam, czy to jest boss na... Czy to nie jest boss w środku, w dungeonie, co? Co? W dungeonie? No, a zobaczmy. O tak, kurde. W dungeonie jest wejście. Oj, to nie wiem, czy taki dungeon chcemy robić. Spróbujemy, zobaczmy jaki to dungeon, nie? Bo może nie będzie taki zły. No dobra, no to chodźmy. Dobra. Ja mam szanikatiwę, to ona da radę na pewno. Tak, też tak mi się wydaje. No dobra, to dawaj na tego. Co do katiwy jest? Katiwa nic nie dostaje, żadnej broni ani nic? Katiwa? Chyba nic wychodzi na to. Słabo, myślę, że katiwa też ma jakąś super rzecz. A tu no nic niestety. Niestety nic takiego. Ej, ale do ptaka można, widzę, jakieś ulepszenie dać. Do ptaka, ale to siodło jest Tak, że latasz normalnie? O kurde, ale by to było OP, tak latać. Dobra, skakuję do bossa. A Dissonom Sandle? To też jest fajne. To też jest do jeżdżenia. Do Dissosoma, czyli na moim tym mógłbym jeździć wtedy. Ale bardzo lubię jeździć na Macieju, więc nie wiem. O kurde, od razu tu jest boss, byczku. Jak tu wchodzisz? Niczego, tak, nie trzeba. Dobra, to ja się chowam. No dobra, to co? Dawaj, Katiwa. Ale Hamora! Dobra, mam mojego Pokemona. Jak wygląda? Ja chcę ją złapać. Dobra, to łapa ją. Wygląd. O, patrz, jak powoli się ją bije. O nie. Dawaj, niech atakuje ten twój gość. No już. Poczekaj, bo... Aha, Katiwa prawie zginęła od jednego ataku. Już. Powodzenia, wiesz? Chyba poczekaj. Go nie złapiemy, tak jak nie. Dobra, zwaliłem go raz z mojego łuku. Mój już walczy. No dobra, Pokémon, zabij go! Skop mu dupsko. Nie no, Dissom to robi mu takie średniowiecze, że to się w głowie nie mieści mój. No, prawie zobacz. Nic dzieje prawie. Nie no, proszę cię, on... Patrz jak ten średniowiecze mu robi. Jakiego ty będziesz miał potężnego bossa, to się w głowie nie mieści. Nie wiem, jak go złapiesz. Dobra, Dissosom, dawaj go na pyrę, bieraj go! Nie no, dobra, leją go. Leją. Mój Dissosom jest całkiem niezły. No mówię, że o mój Dissosom to wali go tak na pyrę, że to się w głowie nie mieści. No. Dawaj Dissosomie, on w ogóle nawet mu obrażenie zadaje, bo ona nienawidzi dinozaurów. Ona nawet nie jest w stanie atakować, bo cały czas ją przepychają gdzieś, popatrz. Ta, mówię właśnie, że totalna dominacja. O, Dissosom trochę oberwał, niedobrze. Ale dobra. Ale przecież to będzie ciężkie, 1,5% na razie jest tylko. Dobra, ale spokojnie, dasz radę, wierzę w twoje umiejętności, ten. W razie czego użyję moją legendarną broń, czyli Mieczysława, on go ją zdominuje wtedy. Dawaj, Dinosomie.
Ta, Mieczysław jest mega potężny, dobra. Dinosom trochę oberwał, ale jeszcze żyje. Taka mi pokonała, no. O kurde, dobra, Mieczysław, wybieram cię, dobra, ma przesrane teraz. Teraz to gościu do piachu. Nie, no zobacz, jak mój kotek załatwia ją. Swoim... Dalej z 1,5%. No. Dawaj, kotek, Mieczysław, pokaż tej gałganicy, jak to tu rządzi. Dobrze, Mieczysławie. Tak jak cię uczyłem! Najpotężniejszy kot na serwerze! Temat jest trochę, wiesz, bo tu wszyscy pierdol dostają od niej. Nie, nie, Mieczysław ją dominuje tak, że ona nie może się pozbierać ogólnie. Dobrze, Mieczysław, pokaż pazura! Dobra, jest dobrze. Ona jest... mojego Pokemona praktycznie zjadła jednym atakiem. Dobra, ona Mieczysław, Mieczysławie nie! Do mnie, Mieczysławie, dobra! Nie mam wyboru, Maciej, wybieram cię! Katiwa, ponownie, próbuj. A, zabiła mi Katiwę od razu. Dobra, bo no. Maciek tu zrobi średniowiecze. Ja co nie? Że może być problematycznie dość, wiesz? Nie, no damy radę. Próbuj ją złapać z tym 1%, może się uda. Warto zaryzykować. A, odbija twoje ataki, niedobrze. O, 7% szansy. Dobra, to może się uda. Nie, nie udało się. A blisko było. Blisko dawaj było. Maciek, atakuj! Zrób jej atak średniowiecza! Dobrze, z tym reniferem wjechałeś. No. Jak ją tam przygniótł! No. O kurde, co ona zrobiła? Puchnęła dwa naraz. Dobra, 7% szansy, uwaga. To dużo już, czy mało? No... Nie, chyba nie za wiele. Poza tym ona próbuje mi właśnie zniszczyć, więc chyba... Dobra, Dinosomia, atakuj! Atak zaskoczenia! Dobrze. Dobra, Dinososom robi im średnie miecze. O, dawaj szybko! Dinosomie, do mnie! Odbiła atak razu, zaskoczenia! Zostaw mnie. Odejdź ode mnie. No, próbuję mnie pokonać. O nie, Dinosom nie żyje. Dobra, nie mam wyboru. Mieczysław, wybieram cię! Zrób jej średniowiecze tak jak na początku. No nie, odbija mi. Dobra, dobra, to od tyłu jak próbujesz? Od tyłu jak próbujesz? No, wtedy mam 2%, ale ona... O! 12%! O, to dużo! 12! Oho! Oho! 40%! Oho! 97%! Łatwo! Złapany. Ja cię kręcę, ale S! Ale S! Powiem ci, że nawet nie poczułem tej walki. Ale łatwo! I zabiłem wszystkie pokry. Ale łatwo, panie Blacks! Dobra! Wychodzimy z tej bazy. Wszystkie Pokémony mi pokonała poza tym ostatnim. No dobra, panie Blacks, no ale pokonaliśmy. Bogowie, jaka to była łatwa walka. Bardzo łatwa walka, no oczywiście. Dobra, to co teraz, jak masz takie, wracamy do bazy? Do bazy musimy wrócić, bo no zmarnowałem trochę rzeczy. Poza tym mam do wyleczenia wszystkie Pokémony. A tam gadasz głupoty, same się wyleczą. Gdzie teleport? A, w tamtą stronę. Tu jest teleport, pobiegłem. No. A, nie, no, no to, to była godna walka, że tak powiem. Naprawdę godna walka. Czy było trudno? Ja bym powiedział, że było łatwo. Złapałeś, złapałeś, to się liczy. To teraz możesz tego bossa chyba normalnie brać na pojedynki, co nie? Tak, jako bym normalnie używał jako bossa. Jaki mojego, ten, dobra, ja w ogóle muszę ten, ja chcę w ogóle... O, nazwę, no. Nazwę, muszę nazwać swoje Pokémony, które używam. To będzie... bossa, też go możesz Dinomarek. Dobra, Dinomarek będzie... O nie, wyrzuciłem pingwina mojego, ale to był ten, dobra. Dinomarek, no. Tak, to nie, był ten pingwin? Kurde, nie wiem. Teraz. Brzmi dobrze. Nie, to dobra, był ten. Tu, no, oczywiście, że był ten, bo 14 level ma. Dobra, będzie tak. Bazooka pingwin. Bazooka pingwin. To ja muszę nazwać moje Pokémony, które używam, to jest bardzo ważne. Dinomarek, Mieczysław. Jaki Chile, to będzie... o, będzie Zosia na przykład. Dobra, Maciek, ale Zosia, ty będziesz, idziesz na przerwę, bo teraz bossa dostałem, 17 level, on jest chyba potężniejszy. Chociaż Zosia potrafi zamrażać, to fajne jest nawet, wiesz, tak jak sobie myślę. Mamy teraz takie Pokémony, tak? Człowieku. Chociaż ona fajna do rozwalenia. Jest, kurczę, no. Works, a w ogóle oni też mogą, ten, dobra, zobaczę. Jest ogromna. No jak fajne. Bo ten też dużo obrażenia zadaje, a Mieczysław, o, Mieczysław to jest dopiero potężny, on to potrafi. Co ona może Maciek. Robić? Maciek. Dobra, Zosię na razie zostawimy, może mimo wszystko. No. Zostawimy może. Nie, no jest porządna walka była, naprawdę, mi się podobało. Było cacy. Kadziwa, to też są fajne, fajne. Musimy chyba znaleźć trochę metalu znowu. Niestety. No, będzie trzeba, ale...
No ale cóż, no ale chyba najpierw, ale ty w ogóle i co dałeś do bazy, żeby się regenerowały, tak? Ja odblokuję te łączenie Pokemonów, co? Dobra, to daj, mi dobra. Mi się to podoba. Dobra? Dobra, dobra, daj. Ja to odblokowuję. Czekaj, jak dać, owszem, kurde, jak zadać bez podmianki do bazy? Przewiń sobie listę dalej. Kumam, dobra. Kuję. Dobra, dobrze. Muszą się wyleczyć gałgany, bo znowu cwaniakowały i tak to się skończyło. Cwaniakowanie, no, tak to bywa, nie? Cwaniakowanie tak właśnie się czasami kończy, że człowiek tutaj chce. No ale była dobra walka, no. Że tak powiem, była dobra i walka. Była mega dobra walka, mi się strasznie podobało. To mega epicka. To było, widzisz, jednak najważniejszy jednak jest człowiek, co nie? Bo gdyby nie nasze zarządzanie atakami Pokemonów, to w życiu by tego nie ogarnęły, mi się wydaje. To prawda, ja przetestuję mojego bossa nowego. Idź na walkę. Tylko na ich niszczy. Gościu. No, o kurde, jak robi średniowiecie, kapriciozie, jak wyjaśniła, wyjaśnione zostało. Dwie sztuki naraz od razu. Ja cię kręcę, ale ten boss jest potężny, no, kapricioza od razu została wyjaśniona. I wiesz co ona robi? Ma co? Specjalną umiejętność, że jak walczymy z innymi Pokemonami, to dostaniemy z nich więcej rzeczy. Fajne. Więcej futra, więcej mięsa. Fajne, no to fajny bossik, muszę przyznać. Plaga, ty to jak odblokujesz samiegoś bossa. To nie ma wafla, że tak powiem. No, trafił się całkiem solidny. To prawda. Kurczę. Cacy. A co tam łapiesz? No, a, króliki. Króliki są ważne w życiu każdego hodowcy Pokemon. Tak. Króliki łapię, bo wiesz jak jest. Trzeba łapać. Dodatkowe expik, te sprawy. Do 10 sztuk, że tak powiem, do 10 sztuk liczba, co nie? No. No. Ale ogólnie plaga bym niedługo wybrał się na jakąś epicką nową wyprawę w poznawaniu nowych terenów, bo zobacz jak mało wyspy mam poznane, a ten świat jest przeogromny. Ogromny, to jest tylko, że wiesz co chodzi? O ten co? Mój wilk co na nim jeżdży, to on jest ciężko ranny jest, nie mogę jeździć, więc a, jak zwykle, wymówki, no. Muszę poczekać, aż on się podleczy troszeczkę. No dobra. Jak on się tylko wyleczy, to jak najbardziej możemy lecieć na jakąś wyprawę. No, ale te bossy zostały złapane i to jest ewidentnie wielki ta, sukces. Tak, ewidentnie wielki sukces łapalniczy, że tak powiem. Naprawdę, ogromny. No. Ogromny łapalniczy sukces, nawet nie ma o czym mówić. Dobra, kopcie więcej kamieni, pliska. Kopcie więcej kamieni. Kamieni kopcie. W tych kopalniach, no nie, żeby je tak, wiesz, szybko zbierać i odkładać do skrzyni. Ty nie musisz tego nosić. Super sprawa, powiem ci, super sprawa. Mówisz, że taka fajna sprawa. Dobra, robię metal. Dobrze, kiedy one się zregenerują właściwie to? Pewnie jak pójdziemy spać, to będzie szybciej. A możemy iść spać właściwie, bo patrz jak jest późno. No, już sekundkę. Skopię tylko dupskę temu dinosaurowi. Dobrze, ej, to ja mam dwa shiny Pokemony i dwa bossy. Nieźle. Nice, ja też mam dwa shiny i jednego chyba bossa. Kurka. Chociaż nie, chyba mam jednego, tego co zamraża. Nawet fajna umiejka z tym zamrażaniem jest, jak się skupi. A, ty zamrażanie. Tak, ten zamrażający może być spoko, jak się wyjdzie. On tupnął tam, to łabiła. Dobra, idę on do ciebie. On po prostu go zatrzymał w miejscu i elo. Idę do ciebie, panie Plax. Elo, melo, ale tutaj progresik już giga jest. Dobra, gigaczadelski progresik. Przebijemy noc i może się wyleczą Pokemony i od razu być można. Tak, na pewno się wyleczą. Na pewno. Trzeba tego coolera zbudować, niedługo się tym zajmę. Dobra, chodźmy do spanka w tym czasie. Chodź. Ja już śpię tu sobie grzecznie. No i poszliśmy w drzemę. No i pięknie, wyspani. Drzemka, wyspani. Zobaczmy, czy Pokemony wycilowały bombę. No dobrze, wychillowały, bo naprawdę już chwilę. O nie, jeszcze 5 minut, bo to normalnie tak działa, że chyba no, ten... O nie, to no. W następnym odcinku zrobimy podróż. Ten odcinek tak był bardzo pełny wrażeń, emocji, łapania bossów. Oj, no, tak, był pełen, tak, dokładnie, pełen wrażeń był. No dobra, tak, tak. Więc elo! Yo!